Witam Was serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Jesteśmy na terytorium północnym Australii. Janusz teraz będzie nam pięknie rozkładał obóz. To jest jego codzienne zadanie, także jest bardzo zajęty i ma wiele pracy. Jak widzicie, nie jest to takie proste zadanie, jakby się wydawało. Szczególnej wprawy nabrał w rozkładaniu krzeseł. Jest absolutnym, że tak powiem, czempionem chyba. Jakby były zawody, to by zdobył złoty medal. Także każdy z nas ma swoje zadanie. Moje zadanie to jest spanie, jedzenie i cieszenie się naturą, a reszta zadań związana z naszą wyprawą to jest Janusza praca. Uważam, że to jest bardzo sprawiedliwy podział, a zresztą mi ten podział odpowiada. My teraz jesteśmy na kempingu w miejscowości, która się nazywa Mataranka. Stanęliśmy tutaj dlatego, że są gorące źródła i postanowiliśmy sobie przez jakiś czas pochlupać sobie w ciepłej wodzie, która ma 35-36 stopni, temperatura, która absolutnie mi odpowiada. A do tego na wieczornym spacerze udało nam się pierwszy raz w życiu spotkać pytona, prawdziwego, żywego, w swoich naturalnych warunkach. Dzięki Bogu, że Janusz zabrał z sobą latarkę. Ja miałam telefon, no i przy tej latarce telefonem nagraliśmy. On miał prawie 2 metry długości, był niesamowity. One są niegroźne, bardzo bojaźliwe i niełatwo je spotkać. Jak widać, my pierwszy raz po 30 latach nam się udało. One tylko w nocy wychodzą na polowanie, więc mieliśmy wiele szczęścia. A on pozwolił nam się oglądać przez jakiś czas. Tutaj nawet jego języczek widać, jak wystawia. Tu w tym miejscu, gdzie spaliśmy, to był pub, jak widzicie. Ludzie przyszli wieczorem na ognisko i grali tutaj lokale na gitarach swoją muzykę, a potem mieliśmy cudowny pokaz strzelania z batów. Młody chłopak z Australii Zachodniej, z miejscowości Greenbushes, jest światowym czempionem strzelania z batów. Ma nawet Guinness rekord w ilości tam strzałów na sekundę czy minutę. Zostawiam Was chwilę, żebyście mogli również nacieszyć się tym niesamowitym przedstawieniem. On jest urodzonym Australijczykiem, tam za chwileczkę zostawię Wam 10-20 sekund, jak on przemawia, bo tych, których interesuje, jak brzmi australijski język, mogą posłuchać. On jest z Australii Zachodniej i jego pasją było właśnie strzelanie z batów. Mieszkał w maleńkim miasteczku, nie było niewiele do roboty i sobie zrobił z tego karierę. Dzisiaj żyje na drodze, ma olbrzymi taki motorhome, właściwie to nie motorhome, bo on sobie sam zbudował coś w rodzaju takiego domu na drodze i tym jeździ i robi takie pokazy, z tego żyje. No i jest ogromnie szczęśliwy, bo robi to, co uwielbia i to, co jest jego pasją. A ciekawe było, że wziął z publiki jednego z turystów i przed jego twarzą dosłownie milimetry robił pokaz tak niesamowity, że aż zapierał dech. Że ten człowiek to wytrzymał, to musiał mieć naprawdę zimną krew. Także mieliśmy pokaz zupełnie przypadkowy, niesamowity, a teraz daję Wam posłuchać trochę jego angielskiego, jego australijskiego języka. I'm going to get these flashy looking white whips out now. And I'm going to show you a trick. It's actually one of my newest tricks. I'll tell you a little bit of a story first, though. Is there any Melbourne people here? Yeah, a couple of Melbourne people, that's sweet. So if you're from Melbourne, hook turns at intersections are completely normal, aren't they? So hook turns for anybody else in Australia are kind of weird. Anyway, I went to Melbourne for the first time just a few months back,
and experienced hook turns for the very first time, I thought they were quite dangerous. Także trafił nam się tak na środku Australii, kompletnie pustynnym terenie, taki niesamowity pokaz, który mi się ogromnie, muszę przyznać, podobał. Chłop ci się podobał? No, młody chłopak, bardzo wysportowany, bardzo sprawny. Oczywiście, że mi się podobał. Ciężko, żeby się nie podobał. No, a myśmy potem w ciągu dnia, tak wyglądał ten nasz karawan park, na którym staliśmy, nic specjalnie ciekawego, ale kąpiel w źródłach była niesamowicie przyjemna, jak również niesamowicie piękny jest ten las palmowy, który otacza te źródła. A jeszcze dla przyjemności potem wieczorem taki bardzo duży żółw tutaj przypłynął. Ja niestety nie wzięłam z sobą wówczas kamery i ponoć był krokodyl, którego niestety też nie widzieliśmy, chociaż go szukaliśmy. Jak wam powiedziałam, źródła, w których kąpać się można, są pozasłaniane siatkami. Mówiłam to w filmach poprzednich, z poprzedniej naszej podróży na północy, gdzie pokazywałam wszystkie te kawałki z większymi detalami, także tych, którzy są zainteresowani, to zapraszam do tamtych filmów, gdzie tego wszystkiego jest więcej, bo teraz w zasadzie jedziemy drogami prosto do Cairns, do miejsca, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy. To znaczy, myśmy w Cairns byli kilka razy, ale byliśmy samolotem, raz samochodem, ale nigdy nie objechaliśmy tych zakątków i nie pojechaliśmy do najdalszych miejsc, które można drogami asfaltowymi dojechać. To miejsce się nazywa Cooktown i tym razem mamy właśnie taki zamiar. I w tym basenie spotkaliśmy sobie, wyobraźcie, Polaka. Pluskamy sobie w wodzie, a tutaj ramtem ktoś podchodzi i mówi, że słyszy język polski. Młody chłopak, on wprawdzie urodzony w Australii, ale z rodziców Polaków, z Melbourne, z trójką dzieci, podróżują przez całą Australię, a właściwie podróżują po całym świecie z tą swoją trójką dzieci. Porozmawialiśmy sobie bardzo przyjemnie. Miło było usłyszeć język polski, bo w większości otaczają nas francuski, niemiecki albo angielski. Te języki trzy przeważają. Kąpiel w takich ciepłych źródłach jest niesamowicie przyjemna. Jak człowiek wejdzie, to może przez cały dzień siedzieć, ponieważ na dworze temperatura 28 stopni, woda 35 stopni, marzenie u góry palmy i błękit nieba. I jak tak się wejdzie, to nie wiadomo, kiedy czas mija i okazuje się, że raptem pół dnia gdzieś minęło i się zagubiło. Także tych z was ciekawych tego rodzaju miejsc zapraszam do starych filmów. Ja w opisie podam link do playlist, które właśnie pokazują wszystkie te miejsca z poprzedniej naszej wycieczki. A teraz nasza droga prosto przez właściwie bocznymi drogami, trochę na skróty, jedziemy w miejsca, które są nam jeszcze nieznane. Termitiery nigdy nie przestały mnie fascynować swoimi przeróżnymi kształtami i kolorami, a ja was już żegnam. Życzę wam przemiłego dnia, uśmiechu, radości i wszystkiego, co najpiękniejsze. Ja jestem Hania i do usłyszenia.